Witajcie, z tej strony Szymon z kanału Historyczny Top, a to jest pierwszy materiał na temat starożytnej Krety. Miejsca, które w większości kojarzy się z dwoma cywilizacjami, minojską i mykeńską. W tym materiale skupię się na omówieniu tej pierwszej. Nim jednak do tego dojdzie, chciałbym podziękować Wam za 30 tysięcy subskrypcji. To bardzo dużo, ilościowo jest Was tutaj więcej niż jest mieszkańców w Zakopanem, czy prawie tyle samo, co mieszka w Sopocie. To motywuje i pokazuje jednocześnie, że przez ostatnie pół roku wykonaliśmy wraz z Aleksandrem naprawdę dobrą pracę. W tym miejscu warto również odpowiedzieć na wszystkie pytania pojawiające się pod ostatnim filmem. Aleksander postanowił odejść z kanału, była to jego decyzja, którą należy uszanować. Seria Historia Starożytnego Rzymu, którą wymyśliłem już blisko pół roku temu, będzie kontynuowana na jego kanale, jeżeli takowy powstanie. Link do tego kanału pojawi się w opisie 12, ostatniego jak na razie odcinka tej serii. Na historycznym topie materiałów o państwie rzymskim jednak nie zabraknie, dlatego zachęcam do aktywnego śledzenia tematu. Dla zmartwionych, historia to niesłychanie szeroka dziedzina. Tematów i miejsca starczy dla każdego. Osobiście wychodzę z założenia, że przed historycznym topem nie było dobrego kanału o starożytności na polskim YouTube. Teraz, jeżeli ten Aleksandra powstanie, będą dwa. Także tyle z nowości, zamykam ten temat. Raz jeszcze dziękuję za 30 tysięcy subskrypcji i wszystkich niesubskrybujących zachęcam do uczynienia tego małego kroku. Statystyki pokazują, że blisko 3/4 stałych widzów jeszcze tego nie zrobiło. Jeżeli byście to zrobili, cel na 2021 rok wynoszący 100 tysięcy subskrypcji zostałby osiągnięty szybciej niż później. To tyle tytułem wstępu. Przenieśmy się teraz do basenu Morza Śródziemnego, a konkretnie na Kretę. W pierwszej połowie 7 tysiąclecia na południowo-zachodnie wybrzeże Azji Mniejszej, Kretę i do Grecji kontynentalnej przybyli osadnicy z ziem wschodnich. Właśnie to wydarzenie datowane na ten konkretny okres uznawane jest za początek neolitu w obszarze basenu Morza Egejskiego. Mimo to początek neolityzacji archipelagu przypada dopiero na 5 tysiąclecie przed naszą erą. Osadnicy przebywający na omawianym obszarze pochodzili początkowo z Azji Mniejszej. W 4 tysiącleciu przed naszą erą nastąpiła istotna zmiana orientacji, kiedy to zaczęto zauważać również emigrantów pochodzących z Attyki i Euboi. W kwestii zaludnienia Półwyspu Egejskiego nader istotnym okazał się przełom neolitu i epoki wczesnego brązu. To właśnie w tym okresie doszło do zauważalnego zwiększenia się liczby ludności na omawianym obszarze. W początkowej fazie rozwoju Egei pozwolę sobie wprowadzić rozróżnienie polegające na rozbiciu basenu Morza Egejskiego na trzy ważne ośrodki. Mianowicie Kretę, wyspy oraz ląd stały. Do zasiedlenia całej Krety doszło w późnym neolicie przy użyciu tzw. modelu pojedynczych gospodarstw. Wcześniej osadnictwo ograniczało się tam do rzadko osadzonych stanowisk, głównie w okolicach Knossos. Wraz ze schyłkiem neolitu zaczęły występować otwarte, obronne osady. W tym też okresie można było zaobserwować wyraźną ingerencję obcych wzorców, głównie anatolijskich i cyklackich, w procesy zdobywania żywności i tworzenia ceramiki, czy też w budownictwie. Zaczęto uprawiać pszenicę, oliwki i winorośl, co stanowiło odpowiedź na warunki klimatyczne proponowane przez środowisko śródziemnomorskie. We wczesnym brązie osadnictwo zaczęło rozwijać się jeszcze prężniej. Osady przybierały formę kilku lub kilkunastu domów budowanych przy użyciu kamienia i suszonej cegły. Zaczęto używać metali, a kontakt z archipelagiem i lądem stałym znacznie się ożywił. Choć Kreta stawała się coraz gęściej zaludnionym obszarem, nie można na razie mówić o jakimkolwiek jednolitym ośrodku władzy. Wyspa była mocno podzielona, poszczególne regiony różniły się między sobą kulturowo, duchowo, a także materialnie. Dowód na potwierdzenie moich słów stanowi dyferencjacja obyczajów grzebalnych. Na północy i wschodzie wyspy dominowały grobowce prostokątne, składające się z wielu pomieszczeń, natomiast na południu przeważały konstrukcje zwane tolosami z Mesary, grobowce budowane na planie koła, najprawdopodobniej zwieńczone kopułą. Między rokiem 2400 a 2150 przed naszą erą wiele z wybudowanych osad opuszczono lub też zostały one zniszczone i wraz z biegiem lat liczba ludności wybierająca pierwotny sposób organizacji malała. Konsekwentnie do końca epoki wczesnego brązu, to jest do 2000 roku przed naszą erą. Jedną z tez dominujących jest twierdzenie, że osadnicy w tym okresie skierowali swoje zainteresowanie ku większym ośrodkom. W sprzeczności jednak stoi z tym fakt, że w grobowcach wykorzystywanych wcześniej i później zauważalna jest przerwa w ich użyciu.
użytkowaniu, datowana właśnie na omawiany wcześniej okres. Cokolwiek się wtedy nie wydarzyło, nastąpił swoisty regres, nie tylko miejscowy, ale i w kontaktach ze światem zewnętrznym. Koncentrując się na wyspach, należy wyróżnić takie jak Chios, Lesbos, Lemnos, Sporady Południowe, Chaos czy Skyros. Zauważyć należy także, że bliskość ich położenia względem kontynentu nie do końca pozwala traktować je jako osobny podregion. Mimo to, każdą z wysp charakteryzowały inne warunki środowiskowe, co w bezpośredni sposób przekładało się na różne bogactwa naturalne, tworząc sytuację, gdzie zjawiska charakterystyczne dla epoki wczesnego brązu pojawiały się asynchronicznie na podstawie zupełnie innych mechanizmów niż na wyspie sąsiadującej. Ślady początku epoki wczesnego brązu na wyspach to charakterystyczne cmentarzyska zawierające groby skrzynkowe, w przeciwieństwie do wieloosobowego pochówku praktykowanego na Krecie. Na wyspach grzebano raczej pojedynczo. Wśród przedmiotów charakterystycznych największą uwagę zwracają wczesne formy cyklaskich figur, zwanych idolami, oraz naczynia ze szlifowanego marmuru. Brak jest natomiast szczegółowych śladów wyrobów z metalu, co wskazuje, że surowiec nie cieszył się tam uznaniem i nie był wtedy wykorzystywany przez miejscowych rzemieślników. Interesującą pozostaje forma kontaktów z lądem stałym. Pozycję dominującą w tym aspekcie zajmowała wyspa Melos, będąca jednocześnie głównym importerem obsydianu występującego naturalnie na jej obszarze. Z punktu widzenia rozwoju wysp, co łączy się z ożywieniem kontaktów zewnętrznych oraz ze wzrostem zaludnienia, istotnym jest okres kultury Keros-Syros, datowany na lata 2650-2400 przed naszą erą. Można odnieść wrażenie, że właśnie wtedy wyspy przyjęły rolę pomostu łączącego rozproszone regiony świata egejskiego. Ten właśnie okres uważany jest za symboliczny czas początku ery metalu na archipelagu. Wyspa Kytnos, bogata w miedź, oraz Sipnos, w srebro i ołów, zaopatrywały w te surowce Kretę. Lata 2425-2150 przed naszą erą zdominowała grupa Kastri, ludność, która pojawiła się w okolicy wyspy Syros drogą ucieczki z Troi, owładniętej w tamtym okresie potężnym kryzysem. Potwierdzenie tej teorii stanowi fakt, iż to właśnie na Syros znaleziono spore ilości brązu klasycznego, charakterystycznego wcześniej jedynie dla Troi. Reszta Egei w tamtym okresie posługiwała się brązem arsenowym. Grupa Kastry w okresie swojej wędrówki osiedliła również Cyklady, o czym świadczy analogiczny do tego obecnego na Syros zespół kulturowy. Niewiele wiadomo o relacjach przybyszy z tubylcami. Z jednej strony to właśnie na okres przybycia obcej ludności przypada znaczny spadek wyrobu marmurów cyklackich, a w konsekwencji zanik tej tradycji. Dodatkowo próba chronienia się przybyszy za fortyfikacjami może świadczyć o swego rodzaju trudnościach, czy też perturbacjach związanych z przybyciem i próbą osiedlenia się. Z drugiej jednak strony brak jest jakichkolwiek zniszczeń wskazujących na bezpośrednią konfrontację między ludami. Powyższe tworzy pewien dysonans, nie pozwalający w jasny, jednoznaczny sposób ocenić tej relacji. Przez co, podobnie jak w przypadku kryzysu epoki brązu pod koniec trzeciego tysiąclecia przed naszą erą, nie jesteśmy w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie o przyczyny. W kwestii schyłku neolitu i początku epoki brązu zdecydowanie najmniej uchwytnym pozostaje ląd stały. Pierwsze ślady jakiegokolwiek osadnictwa datuje się na okres 2650-2400 przed naszą erą, stanowiący początek epoki metali na lądzie stałym. Główne źródło surowca znajdowało się w górach Laurejon w Attyce. Na szczególną uwagę zasługują różnice w architekturze odzwierciedlające najpewniej hierarchię społeczną. Otóż występowały zarówno małe, pojedyncze chaty, jak i zagrodzone murami centra, gdzie główne obiekty wyróżniały się nie tylko rozmiarami, ale co ciekawe, były również pokryte dachówką. W latach 2400-2150 przed naszą erą, szczególnie w drugiej połowie tego okresu, część lądu stałego, przede wszystkim wschodnia część Grecji Środkowej, zdominowana została przez kulturę Lewkandii I, ludność pochodzenia małoazjatyckiego. Nie sposób nie zauważyć analogii do sytuacji rozgrywającej się w tamtym czasie na wyspach, mianowicie dominacji grupy Kastri. Wyróżnikami kultury Lewkandii I była ceramika toczona na kole oraz budowle o osiowym układzie pomieszczeń z przedsionkiem, czyli tzw. megaron. Rzeczone stanowiły swego rodzaju miernik wpływów kultury na lądzie stałym. Zauważono ich wyraźne ślady na Euboi, konkretnie w Lekwandii i Manice, a także w Bioti, odpowiednio w Tebach, Eustresis i Orchomenos. Niewielki procent ceramiki Lekwandii I odnaleziono w Attyce, południowej Tesalii i na Aginie, co świadczy o tym, że dostała się tam poprzez wymianę, nie zaś jakąkolwiek formę ekspansji.
Notuje się brak śladów wpływu kultury Lekwandi na Peloponezie i w Grecji Środkowej na zachód od Boiti. Wraz z końcem roku 2150 przed naszą erą wiązać należy schyłek epoki Lekwandi I. Do końca wczesnego brązu, to jest do 2000 roku przed naszą erą, największe znaczenie będzie mieć kultura Tirynsu. Niemniej, okres ten uważany jest za czas głębokiego kryzysu, z czym wiąże się drastyczny spadek liczby ludności, zdecydowany regres w sztuce budowlanej, a także słabsze kontakty zamorskie. Przejdźmy teraz do przedstawienia meritum, bohaterów naszego odcinka, czyli Minojczyków i ich cywilizacji. Powstanie cywilizacji minojskiej na Krecie datuje się na przełom 3 i 2 tysiąclecia przed naszą erą. To właśnie w tamtym okresie, dotąd dosyć zsynchronizowane ze sobą krainy świata egejskiego, zaczęły się rozchodzić, a regionem przodującym w rozwoju stawała się właśnie Kreta. Kreteńczyków w przeciwieństwie do osadników z wysp i lądu stałego cechowała lepsza organizacja polityczno-społeczna. Należy zwrócić uwagę na dużo bardziej rozbudowane zespoły osadnicze w Knossos, Mali czy Faistos już w okresie lat 2150-1925 przed naszą erą. Dorobek ten pozwolił zamieszkującym Kretę elitom po wyjściu z izolacji dostosować blisko wschodni system pałacowy wraz z jego kulturą materialną i pismem do swoich warunków. Lata 2000-1925 przed naszą erą były kluczowe dla Krety z punktu widzenia progresu kulturowo-demograficznego, jaki w tym czasie poczyniła ta wyspa, choć bardziej trafnie będzie rzec jej mieszkańcy. Wybudowane osady zaczęły się powiększać, to właśnie wtedy nawiązywano nowe zamorskie kontakty, m.in. z Lewantem czy Egiptem. Rzecz to bardzo ważna, gdyż wcześniej do wymian dochodziło jedynie w granicach regionu. Kreta zaczęła się wyróżniać jako przodująca cywilizacja morska. Mówi się, że na morzach przed Fenicjanami królowali tylko Kreteńczycy. Można z tą tezą polemizować, jednak osiągnięcie zaawansowania w sztuce żeglugi należy Kreteńczykom oddać. Tym, co Kreta rzeczonym nowym rozwiązaniom handlowym mogła zawdzięczać, było dokładne poznanie brązu klasycznego oraz szybkoobrotowego koła garncarskiego. Wraz z końcem 1925 roku przed naszą erą, rosnące w liczebność i siłę osady zaczęły przeobrażać się w miasta. W miastach stawiano pałace, a ludność je zamieszkująca powszechnie posługiwała się pismem. Miasta znacznie różniły się od osad, m.in. dużo bardziej rozbudowaną infrastrukturą czy zaawansowaną architekturą. Wraz z powstającymi ośrodkami miejskimi tworzyło się prawdziwe oblicze cywilizacji minojskiej. W kwestii chronologii cywilizacji minojskiej ogromne znaczenie mają dwa okresy. Okres starszych pałaców, przypadający na lata od 1900 roku przed naszą erą do roku 1675 przed naszą erą, oraz okres młodszych pałaców, datowany od około 1675 roku do 1450 roku przed naszą erą. Okresy te badacze rozbijają na podokresy, jednak ja pominę tę chronologię z racji wykorzystywania jej głównie w archeologii. Po okresie młodszych pałaców badacze wyróżniają także tzw. okres popałacowy, w którym obserwujemy zmierzch cywilizacji minojskiej. Wraz z epoką starszych pałaców, w pierwszym wymienionym okresie prężnie rozwijało się pismo, jakoby z miejscem, w którym powstawało, związane. Wyróżniano dwa rodzaje pisma. Pismo piktograficzne, czyli tzw. hieroglify minojskie, i linearne, czyli tzw. pismo linearne A, które w konsekwencji zastąpiło niemal całkowicie pismo piktograficzne. Wyjątek stanowiły pieczęci, na których hieroglify utrzymywały się do końca okresu starszych pałaców. Kolejnym elementem tworzącym całościowy obraz cywilizacji minojskiej tego okresu były powstające miejsca kultu. Mowa o tworzonych kaplicach pałacowych oraz sanktuariach znajdujących się poza ośrodkami miejskimi, w takich miejscach jak jaskinie czy świątynie pod otwartym niebem. Wraz z pałacami, co wydawać by się mogło logiczne, zaczęły powstawać miasta. Między rokiem 1925 a 1850 przed naszą erą ośrodki takie jak Knossos czy Faistos liczyły już między 90 a 100 hektarów powierzchni. Później, wraz ze wzrostem urbanizacji, coraz częściej pojawiały się ośrodki miejskie pozbawione centralnych dziedzińców, składające się z pomniejszych willi czy pałaców, a między nimi największą popularność zyskały te, które pełniły dodatkowo funkcję portów, to jest Komos, Kydonia, Palaikastro czy Zakros.
Czymś, co niewątpliwie zwraca uwagę, jest infrastruktura charakteryzująca się bardzo wysokim poziomem, mianowicie miasta te wyposażone były w łazienki, kanalizacje, co ciekawe, równe im zobaczymy dopiero w czasach rzymskich, brukowane ulice oraz bite drogi, które łączyły poszczególne centra osadnicze. Niewiele wiadomo o organizacji władzy na Krecie w okresie starszych pałaców. Domniemywać można, że miasta takie jak Faistos i Malia stanowiły odrębne ośrodki władzy. Pałace w obu tych miastach były równorzędne, a pismo wskazujące na miejscowe tradycje administracyjne mocno różniło się między Faistos a miastami północnej Krety. To właśnie w okresie młodszych pałaców cywilizacja minojska osiągnęła swój cywilizacyjny szczyt rozwoju. Było to związane z zauważalnym, znaczącym przerzedzeniem siatki osadniczej i zwróceniu się ludności w dużo bardziej zdecydowany sposób w kierunku miast. Krajobraz Krety stał się coraz bardziej bogaty w wille i pałace, gdzie stacjonowała ujednolicona kulturowo elita. To właśnie wtedy doszło do kulturalnego ujednolicenia Krety. Obok wspomnianych wcześniej elementów, wielkie znaczenie w okresie młodszych pałaców miały rosnące w popularność rzemieślnicze wyroby. Mowa tutaj o wykonanych z niezwykłą pieczołowitością i przy użyciu cennych, importowanych kruszców, naczyniach libacyjnych, kamiennych pucharach, amuletach, biżuterii czy broni ozdobnej. Najbardziej pewną pozycję wśród miast Krety tego okresu miało Knossos, którego pałac był zdecydowanie największy, oddalając się tym samym w tym wyścigu ośrodków od pałacu Faistos, którego rozmiary w stosunku do pałacu z okresu starszych pałaców znacznie się zmniejszyły. Zwracam na to uwagę dlatego, że Knossos i Faistos rywalizowały ze sobą już od neolitu, ale to Knossos ostatecznie triumfowało. W kwestii rozkładu sił w epoce młodszych pałaców piętno odcisnęły jedność kultury oraz brak fortyfikacji, co tworzyło krajobraz poprzedniej epoki i tym samym dało pozycję ośrodka dominującego miastu Knossos. W kwestii społecznego rozkładu, na podstawie znalezionych w pałacach i willach przedmiotów można podjąć przypuszczenie, że w okresie młodszych pałaców istniała nader liczna warstwa pracująca na rzecz elity. Mowa tu o rzemieślnikach, rolnikach, pasterzach i służbie. Brak jest jednak jakichkolwiek podstaw, by określić stosunki łączące pracowników i elity. Nie da się stwierdzić, którzy rzemieślnicy pracowali, mając za podstawę wykonywanych przez siebie obowiązków kontrakt, którzy z kolei robili to pozostając poddanymi lub niewolnymi. Z kolei bogato urządzone małe powierzchniowo miejskie domy, swoim wystrojem mające najprawdopodobniej odtwarzać propagowane przez wille i pałace trendy, wskazują na istnienie licznej grupy bogatych mieszczan w uniwersum późnopałacowej Krety. Pomocnymi w odtworzeniu dziejów wyspy w okresach młodszych i starszych pałaców okazują się kataklizmy naturalne, trzęsienia ziemi czy wybuchy wulkanu, jak i dynamiczny proces osadniczy. W zależności od kontekstu sytuacyjnego ludność zajmowała albo równiny, gdzie osadzane były wille i pałace, które zajmowano w czasie względnego pokoju, lub tereny górzyste, trudne do zdobycia w okresie niepokojów, gdzie powstawały znów osady mające pełnić jedynie rolę obronną, czy też rolę schronów. Punktem zwrotnym w funkcjonowaniu dotąd prężnie rozwijającej się cywilizacji minojskiej był wybuch wulkanu Santorini, około 1500 roku przed naszą erą. Preludium tego zdarzenia stanowiło trzęsienie ziemi i choć doszło do niego pokolenie przed erupcją, z jego skutkami zmagano się właściwie do końca dziejów cywilizacji. Dla przykładu, zwrócić należy się ku naruszonemu pałacowi Faistos, odbudowanemu w sposób pozostawiający wiele do życzenia. Jego faktyczną rolę przejął wtedy oddalony o kilka kilometrów kompleks willi w Agia Triada. Przechodząc jednak do sedna, pora przybliżyć największą katastrofę naturalną, z którą w konsekwencji cywilizacja minojska nie była w stanie sobie poradzić. Mowa oczywiście o wspomnianym przeze mnie wcześniej wybuchu wulkanu Santorini. Otóż, choć jak podają źródła, nie on był bezpośrednią przyczyną upadku cywilizacji minojskiej, to przyczynił się znacząco do obniżenia standardów życia Kreteńczyków. Wiadomym jest, że pumeksy i popioły będące jakoby rezultatem katastrofy pokryły większą część wyspy, niszcząc przy tym plony w roku erupcji i doprowadzając do zagłady trzody. Dla nieznających importu żywności na dużą skalę Minojczyków, nawet przy założeniu, że utracono tylko jednoroczną wartość zbiorów, konsekwencje były fatalne. O wrażeniu, jakie wybuch wulkanu wywarł na mieszkańcach wyspy, świadczy fakt, że części pumeksu stery zostały poświęcone i składane jako dary w sanktuariach.
Przedostatnia faza cywilizacji minojskiej przyniosła reorganizację dotychczasowego systemu redystrybucji podstawowych dóbr. W zwykłych domach pojawiały się magazyny, których nie było wcześniej. W kwestii willi powierzchnie gospodarcze powiększyły się znacząco. Odbywało się to kosztem ograniczenia dostępu do środka budynków poprzez zmodyfikowanie otworów wejściowych. Takie zmiany sugerują, że zaistniała paląca potrzeba dostosowania osad do niejako nowych warunków naturalnych i zagrożeń zewnętrznych. Około 1450 roku przed naszą erą na Krecie doszło do kolejnego kataklizmu, skutkiem czego wszystkie pałace i wille, z wyjątkiem pałacu w Knossos, uległy zniszczeniu. O stanie się tego ostatniego, jak i wyraźne oznaki grabieży w zrujnowanych obiektach tworzą logiczną podstawę do twierdzenia, że zdarzenie to nie miało naturalnego rodowodu, a było dziełem człowieka. Winę za dokonanie tego przypisać należy ostatniemu władcy wyspy, zajmującego pałac w Knossos. Kto był tym władcą? Odpowiedź na to pytanie dostarcza nam wielu trudności, choć językiem tekstów linearnych B z tabliczek, które pozostały w pałacu Knossos, była greka, to w kwestii postawionego pytania nie dostarcza nam to żadnych przydatnych informacji, ponieważ rzeczone tabliczki pochodzą z okresu po zniszczeniu pałacu w Knossos, datowanego na przełom 1365-1350 roku przed naszą erą, co daje różnicę około 100 lat względem opisywanego kataklizmu. Odpowiedź na to pytanie możemy znaleźć w Egipcie, jednak o tym porozmawiamy nieco później. Kolejną i tym razem główną poszlakę przemawiającą za tezą najazdu na Minojczyków obcego ludu stanowią groby wojowników dookoła Knossos z fazy późnego brązu, to jest z lat 1450-1400 przed naszą erą. Miejsca pochówku nie przypominały tych organizowanych wcześniej przez Kreteńczyków. Były pełne broni, naczyń z brązu i biżuterii, a w niektórych przypadkach nawet kontynentalnej ceramiki. Tutaj na szczególną uwagę zasługuje wykorzystanie w pochówkach mykeńskich pucharów zamiast minojskich kubków. W grobach znaleziono też bursztyn ceniony w Grecji kontynentalnej, a na Krecie jeszcze nieznany. Powyższe wskazuje na fakt, że po katastrofie w Knossos na Kretę z lądu stałego przybyła nowa elita. Inwazja na osłabioną trwającym kilkadziesiąt lat okresem niepokoju w wyspę przez najeźdźców z Grecji kontynentalnej stanowi bardzo prawdopodobny scenariusz. Usunięcie minojskiej elity pociągało za sobą zniszczenie jej siedzib wraz z sanktuariami w grotach czy na szczytach gór. Tematy ikonograficzne przedstawiające kobiety na tronach i w otoczeniu dzikich zwierząt oraz istoty morskie, tak charakterystyczne dla kultury minojskiej, znikły wraz z charakterystycznymi wyrobami rzemieślniczymi. Ten sam los spotkał pismo linearne A, praktycznie przestało istnieć. I w ten sposób cywilizacja minojska dobiegła końca. Ludem, który doprowadził do ostatecznego upadku cywilizacji minojskiej, byli najpewniej Mykeńczycy. Tym wątkiem zajmę się jednak w materiale o Mykeńczykach. W wielu opracowaniach wyróżnia się ten okres w cywilizacji minojskiej jako okres popałacowy, zakładając jego trwanie od 1450 do 1100 roku przed naszą erą. Według mnie nie jest to w kontekście samej kultury minojskiej istotne, gdyż wszystko, co charakterystyczne dla niej, stanowiące jakoby konstrukcję całej kultury i cywilizacji, zanikało dość szybko wraz z upadkiem pałaców i o samym upadku kultury minojskiej możemy mówić już około roku 1450 przed naszą erą. Okresem kształtowania się cywilizacji minojskiej jest XX wiek przed naszą erą. Wtedy w Egipcie rozpoczęła się epoka średniego państwa, z kolei Azją Mniejszą wciąż władała bardzo szeroko pojęta cywilizacja mezopotamska. Kolejne stulecie związane z okresem starszych pałaców wiąże cywilizację minojską wraz z całym bliskowschodnim kręgiem cywilizacyjnym w siatkę zależności ekonomicznych, tworząc w ten sposób jeden makroregion. Kreta poprzez swoją pozycję geograficzną, to jest położenie na odległej wyspie Morza Śródziemnego, co stanowiło jednocześnie kraniec makroregionu, sprawnie komunikowała się ze wszystkimi krajami zachodniej części i jednocześnie pozostawała poza zasięgiem ingerencji polityczno-militarnej. W kwestii ekspansji kulturalnej i ekonomicznej bardzo podatny grunt stanowił basen Morza Egejskiego. Kreteńczycy jako jedyni pełnoprawni członkowie cywilizowanej ojkumene przez jakiś czas dyktowali warunki ekonomiczne, a co za tym często idzie, być może także polityczne, dla całego regionu. Tworzenie się coraz sprawniej działającego aparatu państwowego i co z tym nierozerwalnie jest związane,
Także społeczeństwa klasowego, gdzie ogromne znaczenie odgrywały elity rządzące, doprowadziło do wzrostu popytu na tzw. towary luksusowe, mające na celu podkreślić wyższość jednych nad drugimi. Początkowo obserwuje się przewagę w imporcie gotowych wyrobów, co zmieniło się już w okresie średniego brązu, to jest w latach 1925-1850 przed naszą erą. Właśnie wtedy obserwujemy znaczny wzrost wyrobów tworzonych na miejscu w ustalony sposób, tworząc tym samym niepowtarzalny minojski styl. Idealnym przykładem na potwierdzenie opisanego wcześniej stanu rzeczy jest ewolucja w sposobie pozyskiwania mieczy. Jako pierwsze sprowadzano je z Syrii. W okresie 1925-1850 przed naszą erą zaczęto produkować je na Krecie według starych receptur, a już między rokiem 1850 a 1675 przed naszą erą pojawiły się bardzo bogate zdobione miecze minojskie. Podobnie sytuacja przedstawiała się w złotnictwie i grawerstwie. Już u schyłku okresu starszych pałaców Kretańczycy cieszyli się opinią ekspertów w tej dziedzinie. Kreta nie była obszarem bogatym w kopaliny, stąd wszystkie metale i szlachetne surowce wykorzystywane przez rzemieślników sprowadzano z zewnątrz. I tak, agat, onyks, karneol i lapis lazuli importowano z Lewantu, alabaster i ametyst z Egiptu. Z obu tych krain pochodziła również kość słoniowa. Cynę dostarczał wschodni Iran, a w wymianie tej pośredniczyły lewatyńskie porty. Co wynika z izotopowej analizy brązów minojskich, miedź w nich zawarta nie pochodzi od głównego eksportera tego metalu, Cypru. Najprawdopodobniej sprowadzano ją zatem razem z ołowiem i srebrem z Laurejon w Attyce, czyli spoza bliskowschodniego kręgu cywilizacyjnego. Tworzy to obraz, w którym Kreta oprócz stałych kontaktów handlowych utrzymuje inne doraźne celem znalezienia surowców w korzystniejszych dla nich cenach. Artykułami eksportowanymi przez Kretańczyków do świata starych cywilizacji były wyroby ceramiczne, naczynia, pojemniki, ceramika luksusowa oraz jedyne w swoim rodzaju ryta, czyli naczynia libacyjne. Eksportowano także tkaniny luksusowe stanowiące dary dla egipskich faraonów, co stanowi potwierdzenie ich ponadprzeciętnej jakości. Skutkiem prężnie rozwijających się kontaktów handlowych świata minojskiego z Bliskim Wschodem było wzajemne oddziaływanie na siebie różnych kultur. Początkowo odbywało się to jednostronnie. Sztuka minojska pozostawała pod ogromnym wpływem Egiptu i Lewantu, choć w tym przypadku w dużo mniejszym stopniu. Stopniowo proces zapożyczania zaczął się wyrównywać, na co wskazują na przykład mocne wpływy minojskie w malowidłach w pałacach w Alalach i Marii, czy odkrycie w królewskim pałacu Awaris w Egipcie, przypadającym na okres rządów władców z XVIII dynastii, rezydencji dekorowanej w sposób ściśle minojski. W basenie Morza Śródziemnego cywilizacja minojska była najmłodszym ze społeczeństw cywilizowanych, z kolei w basenie Morza Egejskiego jedynym, co tworzyło specjalną specyfikę kontaktów z archipelagiem i Grecją kontynentalną. Towarem importowanym przez Kretańczyków na ląd stały i jedynym punktem stycznym tych światów była ceramika. Swoisty wyłom od tej reguły stanowi Peloponez. Tam właśnie w okresie przełomu średniego brązu i późnego brązu, to jest w latach 1630-1450 przed naszą erą, zauważyć można szersze oznaki recepcji minojskich wzorów, na przykład pierwsze groby tolosowe w Messenii czy groby szybowe w Mykenach. Jednakże o rzeczywistym i znaczącym przyjęciu elementów kultury minojskiej na ląd stały można mówić dopiero przy podboju Krety przez Mykeńczyków. Zupełnie inaczej wyglądały stosunki Krety z archipelagiem, który zdaje się, że był dużo bardziej podatny na wszelkiego rodzaju wpływy. Otóż wyspy podnoszące się w okresie lat 2000-1900 przed naszą erą, z zapaści końca wczesnej epoki brązu, stanowiły miejsce importu minojskich wyrobów, pozwalając przy tym na przekształcenie ichniejszej kultury materialnej i duchowej. Bardzo mocno reprezentatywną w tej kwestii pozostała wyspa Kytera. Tam właśnie w okresie pałacowym nie sposób nie znaleźć śladu kultury materialnej, będącej inną niż minojska. W okresie młodych pałaców takie osady jak Akrotiri na Terze, Filakopi na Melos, Aga Irina na Keos, Trianda na Rodos, Seraglio na Kos oraz Milet w każdym aspekcie wyglądały jak miasta kreteńskie, a znalezione tam inskrypcje zapisane były w piśmie literarnym A. Kretańczycy prowadząc politykę handlową zwracali się w dwóch kierunkach. Pierwszym z nich był zachód, a miejscem docelowym Attyka, źródło metali, oprócz ceny i złota, o czym mówiłem wcześniej.
Łańcuch wschodni prowadził natomiast do Lewantu, świata wielkich cywilizacji, oraz do ujścia Majandrosa, głównej drogi na Wyżynę Anatolijską. Zastanawiające pozostaje, czy kontakty Kreteńczyków określać należy jako wyłącznie handlowe. Z pewnością nie bez znaczenia pozostaje fakt, że w miejscach jedynie nieznacznie oddalonych od szlaków handlowych zaobserwować można znacznie słabszy wpływ minojski. Najpewniej więc głęboka minoizacja wysp i portów pozostających na głównych szlakach handlowych była skutkiem inicjatyw polityczno-militarnych ze strony Krety, a nie tylko czysto handlowych. Dodatkowe wątpliwości w tym przedmiocie rozwiewa fakt, iż przy założeniu, że to właśnie przedmioty handlowe były głównym nośnikiem wpływów minojskich, można by było zauważyć ich bardziej równomierne rozprzestrzenienie się. Tymczasem to, co zostało znalezione, wskazuje zdecydowanie na podbój i nie jest związane z handlem. Dowodem świadczącym o istnieniu kreteńskiego imperium pozostaje wzmianka o władcy Kefitu, czyli Krety i wysp pośrodku morza na ścianie egipskiego grobowca z czasów Totmesa III. Chodzi więc o okres lat 1479-1425 przed naszą erą, czyli okres przypadający na ostatnie lata panowania cywilizacji minojskiej. Co za tym idzie, informacja ta dotyczy najprawdopodobniej cywilizacji minojskiej okresu schyłkowego młodszych pałaców. Pałacem minojskim nazywamy kompleks zabudowany, znacznych rozmiarów powstający wokół czworokątnego dziedzińca. Pałace stanowiły ośrodki władzy politycznej, religijnej, pełniły też funkcję magazynów, dystrybuowały również dobra pierwszej potrzeby, np. oliwę, wino czy tkaniny, oraz także towary luksusowe. Najstarszymi i zdecydowanie największymi z pałaców były te w Knossos, Phaistos i Mali. Pałac w Knossos zajmował powierzchnię 13 tysięcy m2. Dwa pozostałe były widocznie od niego mniejsze, choć zakłada się, że pałac w Phaistos liczył zdecydowanie więcej niż przyjmowane 6,5 tysiąca m2. Pałace posiadały właściwe tylko sobie cechy architektoniczne. Były to m.in. zewnętrzne dziedzińce przed monumentalnymi fasadami zachodnimi. Porównując je do kompleksów budowanych później, wyróżniają się powierzchnią w sposób zdecydowany. Pałace choćby w Zakros zajmują jedynie 3000 m2. Były więc o około 10 tysięcy m2 mniejsze od kompleksu Knossos, stanowiącego najbardziej doniosłe dzieło architektoniczne cywilizacji minojskiej. Jako charakterystyczne i jedyne w swoim rodzaju możemy także wskazać kolumny minojskie. Pismo kreteńskie początkowo dzieliło się na pismo piktograficzne, czyli nazywane hieroglifami minojskimi, chronologicznie wcześniejsze, i pismo linearne, w tym wypadku pismo linearne typu A. Sam fakt, że do pewnego momentu oba sposoby zapisywania współistniały, może wskazywać, że każdy z nich służył zapisywaniu innego rodzaju informacji, a zastąpienie hieroglifów pismem linearnym nie przedstawiało początkowo 100% skuteczności, przez co nie można ich było wyeliminować od razu. Niemniej to właśnie pismo linearne A odgrywało zdecydowanie większą rolę, stopniowo zastępowało hieroglify i w konsekwencji doprowadziło do ich zatarcia. Stąd w kontekście pisma stanowiącego trzon cywilizacji minojskiej będziemy mówić właśnie o piśmie linearnym typu A. Składało się z 85 znaków, sylabogramów i ideogramów. Mimo że wartość części znaków jest znana, to język kreteński pozostaje nieodgadniony. Klasyczny alfabet grecki Eteokreteńczyków, czyli niegreckojęzycznych mieszkańców wyspy zwanych prawdziwymi Kreteńczykami, nie sposób powiązać z żadnym znanym językiem, w związku z czym teksty cywilizacji minojskiej najpewniej nigdy nie zostaną odczytane. Nie wykluczajmy jednak tego, bowiem w kontekście nauki słowo nigdy nie jest do końca na miejscu. Charakterystyczne miejsca kultu obok pałaców i wykształcenia oryginalnego pisma stanowiły integralny element cywilizacji minojskiej. Przybierały formę kaplic pałacowych, sanktuariów poza centrami miast, mieściły się w jaskiniach, pod otwartym niebem czy na szczytach gór. Najstarsze sanktuarium, mieszczące się na szczycie góry Juchtas, zamykającej od południa równinę Knossos, sięga swoją historią dalej niż pierwszy pałac. Między rokiem 1925 a 1850 przed naszą erą powstało sanktuarium w Katosyme, w masywie Dikte.
Właśnie w tym okresie regularnymi ośrodkami kultu stawały się jaskinie, z tym, że ich rozkwit przypada na okres młodszych pałaców. Największymi i najbogatszymi były leżące w dwóch głównych masywach Krety Środkowej. Idzie. Wyróżnić tam możemy jaskinię idajską i Kamares i w Dikte. Tam wyróżnić możemy Psychro. Co ciekawe, w mitologii greckiej to miejsce stanowiło miejsce narodzin Zeusa. Możemy wyróżnić także leżące odpowiednio na wybrzeżu koło Amnios jaskinie Eileti i tę leżącą nad równiną Pedagia jaskinie Arkalochori. Czymś, co jakoby spajało wszystkie te sanktuaria, był ich charakter, mianowicie charakter świętych miejsc poszczególnych terytoriów. Różnice z kolei stanowiły odbicie czynników charakterystycznych dla poszczególnych regionów. Pierwszym, co przychodzi na myśl, to choćby liczba czczonych w danych sanktuariach bóstw. Ostatecznie należy wskazać ogromny związek sanktuariów z pałacami. Budowano je w tym samym czasie, kiedy wznoszono pałace. Wraz ze zniszczeniem pałaców nastał również kres sanktuariów. Fakt ten wskazuje, iż tworzyły one wraz z pałacami ideologiczną i funkcjonalną jedność, która niekoniecznie spodobała się ludowi, który doprowadził do końca cywilizacji minojskiej. Legendarny Minos. To właśnie jego imieniem archeolog Sir Arthur Evans nazwał cywilizację minojską. Zgodnie z mitologią grecką był królem Krety i jednocześnie synem Zeusa i Europy. To on zlecił Dedalowi wybudowanie labiryntu dla Minotaura. Słowo Minos interpretuje się często jako kreteńskie słowo oznaczające króla. Spotkać się można również ze stanowiskiem, że było to imię konkretnego króla, później używane jako tytuł władcy. W piśmie linearnym A nazwą związaną z Minosem może być Minute. Co ciekawe, według niektórych badaczy języka widać pewne związki między mitycznym Minosem a imionami innych starożytnych królów założycieli. Wskazać tutaj można choćby Menesa z Egiptu, Manua z Niemiec czy Manu z Indii. Nie zmienia to faktu, że postać nadal ma zdecydowanie większą, jeśli nie jedyną, wartość mitologiczną. Nie ma bowiem żadnego mocnego dowodu wskazującego na faktyczne istnienie wskazanej persony. Nawet zapiskom w piśmie minojskim, które mogłyby odpowiadać wartości nazwy Minos, nie przypisywałbym jakiejś szczególnej mocy dowodowej, gdyż samo istnienie słowa nie może przesądzać o jego ścisłym powiązaniu z historycznym królem, szczególnie w kwestii władztwa w kontekście cywilizacji minojskiej, którą cechuje ogromna nieodgadnioność. Przejdźmy teraz do omówienia religii. Ta, a jakże, pozostaje zagadką. Najprawdopodobniej była blisko spokrewniona z religiami Bliskiego Wschodu. Przeważającym i to zdecydowanie jest element żeński. Jako przykład może posłużyć figurka wężowej bogini Sknossos, jednakże nie wiadomo, czy dany fresk lub też posążek stanowiący główne źródła informacji w tym przedmiocie ukazuje boginię czy adorantkę. Istnieje możliwość, że naczelnego boga wyobrażano sobie jako podwójny topór. Był to bowiem najbardziej popularny symbol religijny Krety Minojskiej oraz częsty atrybut bliskowschodnich bóstw męskich, stanowiący symbol pioruna. Zbyt mało mamy informacji, które pozwoliłyby nam wyróżnić panteon bogów minojskich. Niemniej przedstawia się stanowisko wyróżniające boginię przyrody lub boginię matkę, boginię gór czczoną na szczytach sanktuariów, boginię węża, prawdopodobnie opiekunkę gospodarstwa domowego, boginię Potnieteron, będącą boginią zwierząt oraz boginię porodu. Interesującym pozostaje postać tzw. demona minojskiego, znanego także pod postacią geniusza minojskiego. Jest to nadprzyrodzony typ postaci charakterystyczny właśnie dla starożytnej Krety, później wykorzystywany również przez Mykeńczyków. Przybierał on postać zarówno lwa, jak i hipopotama, ukazując tym samym istnienie związku ze starożytnym Egiptem. Jedno z najciekawszych odkryć archeologicznych dotyczące zwyczajów religijnych Kretańczyków datuje się na lata 70. XX wieku. W Anemospilia koło Arkanes wskazano dowód składania ofiar z ludzi. Mowa o szczątkach o skrępowanych nogach leżących wraz z nożem na platformie stanowiącej ołtarz. Kwestia ta jest zastanawiająca, gdyż według innych stanowisk ostre narzędzie wcale nie było nożem, a ozdobnym grotem włóczni, który spadł z półki powyżej ciała. Próbuje się również zdementować informacje, jakoby platforma, na której znajdowało się ciało, leżała na ołtarzu. W Knossos z kolei odkryto ślady praktyk określanych mianem rytualnego kanibalizmu, mianowicie kości, na których można było zauważyć ślady nacięć,
które podobne są do tych pozostawianych na kościach zwierzęcych w procesie pozyskiwania mięsa. Stosunkowo niedawno, bo już w latach 2000 naszej ery, pojawił się kolejny dowód potwierdzający tezę o składaniu przez Kretyńczyków ofiar z ludzi. Jest to odkrycie kości młodej kobiety wymieszanych wraz z kośćmi owiec, świń i bydła na niewielkim placu w pozostałościach po Minojskim Pałacu w centrum współczesnego miasta Kania na Krecie. Oprócz wspomnianych szczątków odkryto również przepalone cegły, nadpalone oliwki i figi, ziarna zbóż i roślin strączkowych. Na znalezionych przez archeologów 12 kościach kobiety widoczne są ślady ognia, a miejsce, w którym dokonano odkrycia, służyło najpewniej do składania ofiar bogom przez mieszkańców starożytnej Krety. Kto wie, jakich jeszcze odkryć w tym temacie dostarczy nam archeologia w przyszłości. Bardzo mocno zakorzenionym elementem kultury minojskiej była sztuka, zawierająca elementy morskie, czy wyrażająca miłość do zwierząt i roślinności, co stanowiło główne motywy wykorzystywane we freskach, czy podczas zdobienia ceramiki. Tym, co wyróżniało minojskich artystów na tle innych, na przykład tych działających w tamtym czasie na wschodzie, była niezwykła płynność czy posługiwanie się naturalistycznymi kształtami w swoich dziełach. Oprócz znaczenia dekoracyjnego, sztuce minojskiej można przypisać, jak domniemam, polityczny charakter. Mam na myśli malowidła umieszczane na ścianach pałaców, przedstawiające władców pełniących funkcje religijne, wzmacniając w ten sposób ich pozycję jako głów społeczeństwa. Przedmioty artystyczne w większości zarezerwowane były dla elity rządzącej, pozostającej w mniejszości, stanowiąc w ten sposób narzędzie do podkreślania wyższej pozycji społecznej tych, którzy mogli rzeczone dobra posiadać. Ciekawą pozostaje kwestia ceramiki minojskiej, która przechodziła różne etapy rozwoju. Pierwszym z nich był styl przedpałacowy określany jako wasiliki, który charakteryzował się powierzchniami zdobionymi centkowaną czerwienią i czernią oraz wyrobami barotynowymi, ozdobionymi dekoracyjnymi naroślami. Wraz z pojawieniem się koła garncarskiego na Krecie, to jest w okresie między rokiem 1900 a rokiem 1675 przed naszą erą, nastał czas polichromowych wyrobów kamares. Ich charakterystyczne elementy stanowiły dynamiczne czerwono-białe wzory na czarnym tle. Bardzo powszechnymi były również formy geometryczne, choć można było zauważyć również ryby i polipy przybierające impresjonistyczny charakter oraz postacie ludzkie przedstawiane w abstrakcyjny sposób. Za typowe formy ceramiki uznaje się dzbanki, kubki, puszki, kielichy oraz pitoi, czyli ręcznie robione wazony o znacznej wysokości, czasami przekraczające 1,70 m, których używano do przechowywania żywności. Na okres młodszych pałaców przypada ewolucja techniki, co prowadzi do rozwoju zarówno formy, jak i projektu. Na szczególną uwagę zasługują produkowane w tamtym czasie sarkofagi z terakoty. Coraz większą popularnością zaczęły cieszyć się smukłe, zwężające się przy podstawie wazony. Pojawiły się również projekty słoika ze strzemieniami z dwoma uchwytami. Celem jego wprowadzenia było opracowanie bardziej wydajnego systemu rozlewania drogich płynów. Centralne miejsce na naczyniach przestały zajmować spirale i linie, w ich miejscu pojawiały się rośliny czy motywy morskie. Dużą popularnością cieszył się również styl kwiatowy, przedstawiający smukłe gałęzie z liśćmi i kwiatami papirusu. Najbardziej znanym przykładem jest dzban z Fajtos. Kretyńczyków można by z dwóch zdań określić mianem pierwszorzędnych rzeźbiarzy. Za pomocą dłut, wierteł, młotków, pił i ostrzy wykonywali naczynia z kamienia. Jednymi z bardziej popularnych kształtów wykonywanych z kamienia były misy z pokrywami, zwężające się przy podstawie, służące do przechowywania gęstych olejków i maści. Z czasem zaczęto tworzyć również wazy rytualne czy ryty, czyli rzeźby przybierające przeróżne formy. Te znów często pokrywano złotem, czego najbardziej popularny przykład stanowi głowa byka z małego pałacu w Knossos. Ma pozłacane drewniane rogi, oczy z kryształu górskiego oraz biały pysk z muszli tridekna. Sami przyznacie, kawał byka. Minojczycy oprócz stałych form próbowali uchwycić w swoich rzeźbach również swobodny ruch. Za jeden z najlepszych przykładów należy uznać figurkę skaczącego w powietrzu mężczyzny nad bykiem będącym osobnym dziełem. Kolejny tego rodzaju przykład stanowi figurka bogini trzymającej w obu rękach węże. Obie rzeźby znajdują się dziś w Muzeum Archeologicznym w Heraklionie na Krecie. Kreteńskie pałace stanowiły esencję sztuki minojskiej, gdyż dekorowano je freskami. Stosowano głównie kolory takie jak czarny, czerwony, biały, żółty, niebieski i zielony.
Męską skórę przedstawiało się za pomocą pigmentu czerwonego, podczas gdy skóra kobieca pozostawała biała. Dla metali złoto było żółte, srebro niebieskie, z kolei brąz przyjmował kolor czerwony. Minojczycy wykorzystywali przede wszystkim technikę określaną mianem prawdziwego malarstwa freskowego. Mowa o malowaniu barwnymi pigmentami na mokrym tynku wapiennym bez spoiwa, tak aby po wchłonięciu farby przez tynk kolor się utrwalił i nie ulegał blaknięciu. Freskami zdobiono ściany, stropy, drewniane belki, a czasami również podłogi zespołów pałacowych. Początkowo przedstawiały one różnego rodzaju geometryczne kształty o charakterze raczej abstrakcyjnym. Dopiero później zaczęto tworzyć wszelkiego rodzaju sceny rodzajowe. Najbardziej popularnymi motywami pozostawały rytuały procesji, festiwale czy ceremonie. Co warte uwagi, Minojczycy byli jedną z najwcześniejszych kultur malującą naturalne krajobrazy bez ludzi. Często przedstawiano również zwierzęta w ich środowiskach naturalnych. Sami przyznacie, że cywilizacja minojska należy do jednej z najciekawszych cywilizacji, jakie omówiliśmy. Mimo zaburzonej chronologii, braku konkretnych informacji o strukturach polityczno-społecznych, czy braku opowieści o żywotach mieszkańców lub choćby królów państwa Krety, z całą pewnością Minojczycy to temat ciekawy i inspirujący do zainteresowania się ich kulturą. Ślady i świadectwa po tej cywilizacji widzimy po dziś dzień, między innymi lub przede wszystkim na Krecie. Bezpośrednio po Minojczykach nadszedł czas na Mykeńczyków. Jednak jest to zupełnie inna historia, którą jeśli zechcecie, pisząc w komentarzach, przedstawię Wam w niedalekiej przyszłości. To wszystko, co dla Was przygotowałem w tym odcinku. Pamiętajcie o zostawieniu łapki, komentarza oraz suba z dzwonkiem. Realny cel do końca 2021 roku to 100 000 widzów. Warto być wtedy ze mną. Dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia.